Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej, oczywiście w Ciok. I to prawdopodobnie będzie ostatni odcinek z Ciok, ze względu na fakt, że no, to już nie ma za dużo co tu zrobić, tak? Więc to na bank będzie ostatni odcinek. No i tak, ja tutaj spędziłem 15 minut, kminiąc, co trzeba zrobić, żeby to przejść, szukając wszędzie, próbując wszystkiego, ale nie zauważyłem jednej ważnej rzeczy. Mianowicie, tutaj jest przejście. Kompletnie go nie zauważyłem ostatnio grając. Stwierdziliście w komentarzach, powiedzieliście mi, że jeszcze jedno jest przejście i rzeczywiście jest przejście. Pytanie brzmi, ile takich przejść ogólnie pominąłem, łącznie. Czy to jest jedno jedyne, którego mi brakowało, czy jest ich więcej? O! Co tu się dzieje? Jakiś gnom? Być może to też są jakieś odniesienia do różnych bajek, nie? Mamy nawet, kurczę, Rainbow Unicorna. Czy oni dodają mentosy do coli? Taka, że niby zabawa? Bardzo możliwe. To jest czajnik ogólnie. O, po co nam czajnik? Nie wiem, ale mam nadzieję, że po coś będzie. Okej. Okay. Potrzebuję fioletowej filiżanki do kompletu. Ale udało mi się wziąć jakiś cedzak? Durszlak. O, zielona filiżanka, proszę bardzo. Jest. Okej. Okay. Imbryk jest pusty, bo napisałem zaparzyć herbatę. Okej, okay, ale ten czajnik jest pusty? To może na początku powinniśmy nalać wody. Aha, okej. Okay. Czyli co, przygotowujemy herbatkę? Dobra, nalewamy wody. Okej, okay, znaczy w każdym wypadku, chciał, nie chciał, chyba nie ma znaczenia, co klikamy, czy lewą, czy ciepłą, czy zimną, ale zlew jest pusty, możemy zaparzyć herbaty. No właśnie, ale potrzebujemy jeszcze dwóch filiżanek. Mamy tylko jedną z nich. Pytanie brzmi, gdzie zdobyć kolejne? Może tutaj w szafce jest kolejna filiżanka? Nie, to nie zoomuje mi nigdzie. O, proszę bardzo. Tu jest zmywarka. Okej, czyli mamy jeszcze jedną filiżankę. Brakuje nam jeszcze różowej. I mam wrażenie, że różowa filiżanka była obok tego gluta. Więc może po to nam jest cedzak. Czy tam durżlak. Sitko. Jakkolwiek to, jak zwał, tak zwał. No i spróbujmy, czy to rzeczywiście zadziała. A powinno. O! Świetnie. Aha, i zabrali nam. No to cedzaczek to jednorazowa była zabawa. Troszkę szkoda, że trzeba teraz tyle czasu czekać, żeby animacje się zrobiły, tak? No wiadomo, ona musi teraz przejść do pokoju, te wszystkie animacje muszą się ogarnąć. To tak, szkoda, że ona nie biega. Jak już na lokację, to powinna tam szybko biegać pomiędzy lokacjami, żeby można było rzeczywiście szybciej. O, tak jak tutaj biega. Już lepiej, tak? Od jednej do drugiej sobie śmiga. Chyba, że gdzieś musi się skradać, no to wiadomo, że nie będzie biegać. No, ale rozumiecie, co chciałem powiedzieć. No dobra, w każdym razie, tu na pewno są odniesienia do jakichś bajek. Tych trzech tutaj. Może to My Little Pony tam gdzieś? Coś w tym stylu? Mamy trzecią filiżankę. I co teraz? Trzeba zagotować wodę. Jak zagotujemy wodę, to trzeba będzie zrobić herbaty. Każdemu rozdać herbatę, tylko pytanie, kto jaki chce mieć kolor. Dobra. Niech herbata się zaparzy. Rozumiem, że to jest taka szybko parząca się herbata, że nie trzeba będzie czekać. Sru? Ciekawe, czy to dla każdego wystarczy. I dlaczego parzymy herbatę? Może dlatego, że bawią się Pepsi. Że Pepsi niezdrowe, czy tam jakieś inne gazowany napój. I teraz pytanie, czy każdy ma swój kolor. Zielony, różowy, fioletowy? Okej, okay, no to chyba trzeba każdemu rozdać. Zielony, tobie. Okej. Okay. Fioletowy damy tobie, a różowy damy tobie. Nie możemy dać tobie? 5 o'clock, a nie, no dało radę, tylko ciekawe czemu akurat musiałem kliknąć tutaj. Dostałem achievement, 5 o'clock. Aha, mentosy. Rozumiem, to są mentosy. Wybuchowe kamyki, o tak to są nazwane, okej. Okay. Wybuchowe kamyki.
No to być może to, co potrzebujemy zrobić, to wrzucić wybuchowe kamyki do tej tam, do tego gluta. No to sprawdźmy, czy to faktycznie zadziała. Nic. Wybuchowe kamyki nie działają, a może trzeba ich więcej, bo wiecie, no to... Czasami trzeba po prostu próbować do skutku. Nie. Być może trzeba spróbować te wybuchowe kamyki na przykład w czajniku pełnym wlać do niego. Nie wiem, tak zakładam, czy tak jest, to nie wiem. No bo cóż, no nic tu mi raczej nie jest potrzebne więcej. Chyba, że cedzaka mogę odzyskać. Nie, on mnie zabierze i koniec. Pochłonie mnie i tyle. Także być może jeszcze trzeba będzie coś zrobić z tymi... No. Z wybuchowymi kamykami, jak to jest nazwane tutaj. Ej, zobaczcie, okazuje się, że jednak nie. Bo próbuję tutaj dojść i tu już nie muszę... Już tego nie mogę zoomować. O! To interesujące. Wiadomo, że to jest kuchnia ogólnie. Aha, tu jeszcze można do lodówki dojść. Ja klikałem chyba tylko na tę otwartą część, zamrażarkę. Ciekawe, co będzie w lodówce. Co nam się tu przy... Aha! O! Dzięki! Nie wiem, co wziąłem, ale może właśnie... A! To mi nie jest potrzebne. Ty, co, to jakiś pająk tutaj? Nie, cebula. Myślałem, że pająk. No dobra, czyli... Czarny gazowany płyn. No ciekawe, co to jest napisane, tak? Czyli gazowany płyn na początku trzeba będzie wlać w tego knedla, wielkiego gluta zielonego, a dopiero potem wrzucić mu... No tak, no bo w sumie nie wiem, dlaczego pomyślałem, że wybuchowy kamyk zadziała z niegazowaną częścią gluta. Może na początku trzeba rzeczywiście rozlać. Znaczy teraz już na pewno trzeba na 98,34% to powinno już zadziałać. Ale myślałem, że ten kamyk jest magiczny i wejdzie w reakcję również z glutem, no bo nie wiem, jaka to jest, jaki to jest skład chemiczny. Nie? Dobrze. Gazowany płyn. O! Okej. Okay. Czyli teraz jesteś kolegą. Kolagą pełnym gazowanego płynu. I teraz... Sztuczka! Pięknie. Rozplaskaliśmy. Good boy, dostaliśmy achievement. Coś za tymi drzwiami się kryje. Nasz kolega tutaj próbuje nam zwrócić na to uwagę. Wygląda, jakbyśmy mieli... No tak, tu wszystko można było klikać, ale... Jedyne, co możemy zrobić, to zrobić coś tutaj z psiakiem. O! Kot, korona, kaczka, misiek, pies, zebra... Ten łańcuch pękł przed chwilą, gdy uwolniłam psa. Przypadek? Nie sądzę. Czy to ja zdjęłam z drzwi zaklęcie? Drzwi się otwierają. Pieseł poleciał, no to my lecimy za piesełem. Zobaczmy, co jest za tymi drzwiami. O! Tron! I kaloryfer widzę, że tu jest, tak. I samolot leci. To interesujące. I podobała mi się teoria wasza, bardzo ja się do tej wręcz podpisuję, że być może to wygląda w ten sposób, że matka walczy z chorobą, dlatego Feniks, tak? To taka rzeczywista, realna historia, że matka walczy z chorobą, a ojciec robi wszystko, żeby zarobić na to, żeby utrzymać i siebie, i księżniczkę, i pewnie jeszcze, żeby było, i córkę w tym przypadku, żeby jeszcze mieć kasę na leczenie. Więc ta teoria jest bardzo prawdopodobna. Kuku. Chciałem tylko, by zostawiono mnie w spokoju. Teraz masz moją pełną uwagę. Berek! Berek? Ale że co? A, to ja musiałem chyba zareagować jakoś, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to mam dokładnie ten sam
event. Kuku. Masz moją pełną uwagę. Zostawiam mnie w spokoju. Teraz masz moją pełną uwagę. Może lustereczko? Zadziałało? Aha. Okej, nie wolno mi tego kliknąć w takim wypadku. Okej, dobra. No, czyli ruch z lustereczkiem bardzo spoko i wydaje mi się, że być może tam trzeba walnąć berłem. Berłem? Tak to się nazywało? Znaczy pewnie też mówiliście, że prawdopodobnie ta nasza broń to przepychasz do kibla na przykład, nie? Albo coś w tym stylu, no bo to miałoby sens. Szczególnie w łazience. Maczuga, nie berło, no właśnie. Dobra. I co teraz? I teraz spróbujmy użyć maczugi. Aha! Ło, to trzeba szybko zadziałać. Lustereczko użyte. Albo maczuga. Tak. Okej, dostałem achievement Death Wish 3. Czyli jednak nie. Może trzeba po prostu uciekać. No dobra, skoro Berek poleciał, to może po prostu trzeba uciekać. Na to wygląda. O kurczę, tu też się pozmieniało. Ale zaraz, co, już koniec? Ej. Ale troszkę jakby nie mam tu co, nie mam tu, cały czas jest ta. Tu cały czas jest ikonka, która mówi, że nie mogę nic zrobić. To co trzeba zrobić, żeby ona przestała tutaj latać? Halo? A, trzeba nacisnąć wstać. A, rozumiem. Okej, trzeba szybko się podnosić. O kurczę. I co teraz? Wszystkie zwierzaki są. I zobaczcie, i tworzą właśnie ten układ, jak na berle. Królowa wróciła, jej misja skończona. Bestia kolejnego dnia legła zgładzona. Odgarniając włosy ze swej twarzy bladej, powiedziała: tak dłużej nie dam już rady. Twe obietnice były mi jak zaklęcia. Wierzyłam, choć wiedziałam, żeś marzyciel. Lecz teraz, po latach, nadszedł czas ocknięcia, bowiem to nie bajka, a prawdziwe życie. Za długo domu naszego sama bronię. Na czarodziejską odmianę losu liczyć dłużej nie mogę, trwa kolej, by miecz chwycić i zająć swe miejsce na rodzinnym tronie. Masz absolutną rację, kochanie. Słowa mojego czas dotrzymanie. O nic się nie martw. Odrzuć frasunki. Teraz ja płacę wszystkie rachunki. Tak, już wkrótce naszą grę wydajemy i wielki sukces wspólnie oblejemy. Dawne potknięcia mi łatwo przebaczysz.
Wkrótce, czyli kiedy? Wkrótce. Zobaczysz. Kiedy tak dziewczynka rodziców słuchała, jej dotąd wesoła buzia spochmurniała. Zniecierpliwiona nie mogła znieść dalszych zwłok w wyjawieniu mamie przygód księżniczki Ciok. Czyli myśmy tutaj, wręcz bym powiedział, że zbyt ambitnie, Alek Wasilewski, tak, zbyt ambitnie i zbyt mądrze podeszli do problemów, jakie mogło być tutaj w tej rodzinie, a tu po prostu chodziło o wydanie gry. Córka, zakładam, że jednego z twórców, tak, i małżonka, i to tak by przeniesione życie podczas tworzenia gry na bajkę, tak. Fajny pomysł. Choć jakoś tak, powiem szczerze, że bardziej ujęłoby mnie za serce jednak ta wersja z... No i proszę bardzo, przepychasz do kibla, nie szczotkach do kibla, jako berło, jako maczuga, przepraszam, tak? Bardziej by mnie chwyciło za serce jednak właśnie taka ta historia, że na przykład matka chora, tak? I tutaj musi zasuwać, właśnie stworzyć grę, żeby znaleźć pieniądze. Coś w tym stylu, tak? A tu po prostu... Chociaż z drugiej strony, tu wszystko jednak okazało się takie bardzo rodzinne, jeśli chodzi o klimat. Rodzinne, jeśli chodzi o samą tematykę, tak? I o te wszystkie eventy, które tu się zadziały. O, proszę bardzo. Special thanks. Thanks. No, tam jedna była córa podobna do księżniczki Ciok. No, bardzo fajna, krótka, ale przyjemna gierka. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem bardzo pozytywnym, szczególnie teraz. Szczególnie, że mam jeszcze te dodatki, prawda? Artbooki i inne zabawki. Teraz w końcu będę mógł je sobie normalnie poprzeglądać w spokoju, zobaczyć już bez spoilerów, co tam ciekawego w tych książkach było. Także dziękuję jeszcze raz bardzo za przesłanie mi tych dodatkowych książeczek i artbooków i w ogóle za fajną paczkę. A wam dziękuję za wspólne obejrzenie. Oczywiście całej rozgrywki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że część z was sobie tę grę kupiła mimo wszystko i sama przeszła. Dla was. O! Proszę bardzo. For Ola and Milena. Proszę bardzo. Czyli królowa i córka. Czyli gra jest dedykowana. Gra jest bardzo fajnie dedykowana dla córki i dla małżonki. Fajnie. Fajnie. Podoba mi się. Fajny pomysł. Fajne wykonanie. A zatem skoro skończyliśmy Ciok, będzie można znaleźć chwilę, mam nadzieję, na Tormentum niebawem, więc taki jest plan. Choć jeszcze mam inną psychodeliczną grę w planach. Idąc tym takim kanonem, prawda, gier, które mają ciekawą, taką horrorowatą, choć bardziej creepowatą, creepy atmosferę, prawda? Ale to w przyszłości. Obserwujcie kanał, na pewno wkrótce będą się nowe rzeczy pokazywać. Teraz w sumie Beholder 2, a potem Kingdom to Crowns, więc zobaczymy, czy wtedy przypadkiem nie w drugiej połowie grudnia wskoczą nowe gry. Jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. Oczywiście w komentarzach możecie sami opisać, czytać, znać mi po prostu, jak wam się gra podobała. Dziękuję też za wszystkie ciokarty, tak? Za ciokarty dziękuję bardzo. Bo chyba zapomniałem o dwóch jeszcze artach, które od was dostałem. To teraz je teraz wrzucę na ekran, żeby nie było, że zapomniałem. Dziękuję bardzo za nie i za wszystkie również wcześniejsze i za wszystkie inne, które mi podsyłacie. Myślę, że będą jeszcze nieraz pojawiać się serie, gdzie będzie można sobie znowu dać upust swoim zdolnościom artystycznym. Serdeczne dzięki, wielka piona i trzymajcie się, do zobaczenia w innych grach na kanale. Cześć!